Wakacje niestety dobiegły już końca. Z tej okazji postanowiliśmy zapytać się uczniów, jak sobie radzą z tym faktem. Czy w końcu wezmą się do roboty? Zapraszamy. Jak minęły wakacje? Dzień dobry. Dzień dobry, wakacje minęły wspaniale. Wypocząłem sobie, już mnie tyłek boli od leżenia w domu. A co robiłeś oprócz leżenia w domu? A co robiłem oprócz leżenia w domu? No generalnie nie wiem. A kolega? Ja nie wiem, no. Trochę pracowałem, odpocząłem, ale no wiadomo, zaczęła się szkoła, no i trzeba wstawać teraz, 8 rano codziennie, nie? Cieszycie się z powrotu do szkoły, czy jednak mogłyby jeszcze trwać wakacje? Mogłyby jeszcze trwać wakacje. Z chęcią bym się więcej upalił. No, ja też chętnie, ale to trochę wiadomo, trochę stresu, bo to pierwsza klasa, nowi znajomi. No to, no nie wiem, troszkę czuję w brzuchu ten dzisiejszy dzień, ale mam nadzieję, że pójdziemy się potem zrelaksować. O. Jak właśnie jak wakacje minęły jeszcze? Była dobra pogoda, kąpałem się w morzu. Upaliliśmy się. Po mnie widać? No, po mnie tak. Jakie plany na ten rok szkolny? Żadne. Chcesz się uczyć? Nie. A jaka będzie średnia? Nie wiem jeszcze. W przyszłości nie znam szkoły. Jak minęły wakacje? Bardzo fajnie, sympatycznie. Co robiłeś? Ogólnie to w domu, ale byłem też nad morzem, to przez tydzień to. Do której klasy idziesz? Teraz do trzeciej. I jakie plany? Zdać to jak najlepiej, żeby się dostać do dobrej szkoły. Jaka średnia? 3 coś, a tam nie najlepiej, ale jest. No nie wiem, byłem w Bułgarii, byłem w domu trochę. Trochę sobie popracowałem, miałem też występy jakieś i tyle. Jakie plany na ten rok? Zdać maturę przede wszystkim. Na ile procent? Co i na ile procent? Na 100 oczywiście. Jakie przedmioty chciałbyś zdawać? Podstawowe? No jeden rozszerzony, ale nie wiem jaki. Jeszcze nie wybrałeś, nie podjąłeś decyzji? Prosiłbym o sondę w Świdnicy, żeby mi pomogli wybrać przedmiot na maturę. Na maturze, tak? Tak, tak, dokładnie. Jak minęły wakacje? No świetnie. Co robiłeś? Sadziłem truskawki na ogródku, odpoczywałem w domu. Coś jeszcze? Jak się sadziło truskawki? Genialnie, naprawdę. A koledzy, jak minęły wakacje? Dobrze. I co robiłeś? Odpoczywałem, pracowałem. Gdzie pracowałeś? W kamieniarstwie. A jak odpoczywałeś? Z kolegami. Jakie są plany na ten rok? Plany na ten rok? Nie wiem, zdać maturę i dotrwać do końca roku. A jakie byś chciał mieć wyniki matury? Dobre jakieś. A jakie plany na ten rok? Zdać. No właśnie, i wziąć się za naukę. No zdać. Tylko tyle. No i nie uciekać. No. Czy cieszysz się z powrotu do szkoły? No, niekoniecznie. Mogłyby być jeszcze wakacje. A ile tych wakacji jeszcze byś chciał? Nie wiem, najlepiej cały czas. Bo mogłyby jeszcze trwać wakacje, czy już nie, wystarczy? Już wystarczy, za długo. Nie, ja już do szkoły. Koniecznie? Koniecznie. Widzicie się za nauczycielami? Bardzo. Tak. A za swoją klasą? To jeszcze bardziej. Tak, jeszcze bardziej. A kolega jakie chce zdawać przedmioty? No nie wiem, ja jeszcze 2 lata do matury jeszcze poczekam, ale... Wydaje mi się, że polski i historia, tak raczej. A gdzie na studia? Do Wrocławia. Nigdzie dalej? Nie, byle najdalej od mamy. No to Wrocław to nie jest tak daleko. No nie jest tak daleko, ale własne mieszkanie, koledzy, imprezy. Wystarczy. Wystarczy, zdecydowanie.